Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Noc przed nami przyjemna, choć deszczowa, ale na termometrach wysokie wartości do 10 stopni na zachodnich krańcach Polski. W pozostałych regionach temperatura oscylować będzie w granicach od 6 do 9 stopni, bez opadów na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany. Sprawdźmy prognozę pogody na jutro. Na południu Europy zanotujemy najwyższe wartości, a dokładnie w Atenach. Tam słupki rtęci pokażą do 27 stopni w cieniu. Na Półwyspie Iberyjskim opady deszczu. Pogodowa aura poprawi się zdecydowanie na Wyspach Brytyjskich. Tam zanotujemy do 12 stopni w Londynie. Dużą ilość słońca na niebie. W Skandynawii opady deszczu ze śniegiem pojawią się w Oslo i tam do 3 stopni powyżej zera. Sprawdźmy szczegóły prognozy pogody dla Polski. W naszym kraju pojawią się opady deszczu, ale coraz więcej chwil ze słońcem. Tego słońca zdecydowanie najwięcej zobaczą mieszkańcy Dolnego Śląska, Pomorza Zachodniego, Ziemi Łódzkiej, a także Podlasia. Pozostałe regiony z zachmurzeniem umiarkowanym. Wiatr będzie miejscami porywisty, powieje do nas z południa. Sprawdźmy kolejne dni. W czwartek temperatura spadnie do 7 stopni w centrum i na Podlasiu. Na południu opady deszczu, najcieplej na Śląsku do 12 stopni. W piątek podobna sytuacja pogodowa, natomiast tego dnia opady deszczu pojawią się wyłącznie na Pomorzu, pozostałe regiony z dużą ilością słońca. W sobotę temperatura spadnie w całym kraju, zanotujemy od 6 do 9 stopni na Podkarpaciu. Tego dnia również na niebie sporo deszczowych chmur, bez opadów deszczu jedynie Śląsk. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.